bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji jest prosto zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym świecie ludzi. Gdzie zasada homo, 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 homo? Jestem wielkim przyjacielem kuchni. Wszystko, co się wiąże z turystyką gastronomiczną. Czasami wpadam na pomysł razem z całą rodziną, z żoną, z dziećmi, że wsiadamy w samochód i jedziemy do jakiegoś dowolnego miejsca w Europie tylko po to, żeby spróbować jakiegoś dania. W kolejnym odcinku Test The Best gościmy wyjątkową postać. Dziś przybliżymy Wam świat biznesu. Będzie również o przedsiębiorczości w Polsce, lecz nie zabraknie też gorącej, pięknej Hiszpanii i świata kulinariów. Testującym w dzisiejszym Test The Best będzie Maciej Dobrzyniecki, wiceprezes zarządu Business Center Club oraz honorowy konsul Królestwa Hiszpanii, działacz różnych organizacji społecznych i gospodarczych, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami hiszpańskimi. Bycie konsulem to przede wszystkim obowiązki, a konsulem honorowym szczególne obowiązki, gdyż zgodnie z konwencjami konsularnymi konsul honorowy nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę, a dodatkowo jeszcze musi utrzymywać personel na swój własny koszt, który służy państwu, które deleguje konsula. Aby dojść w życiu do wielkich rzeczy, trzeba zawsze stawiać sobie wysoko poprzeczkę. W większości przypadków to współpraca pomaga przełamać wszelkie bariery. Jestem bardzo dobrego zdania o BMG. Sama firma BMG w ubiegłym roku, przypomnę, została liderem polskiego biznesu. Jest to najwyższy laur gospodarczy, który można osiągnąć w tym kraju. Wśród przedsiębiorców nie tylko zrzeszonych w Business Center Club, ale ogólnie ta nagroda jest największym marzeniem, największym celem, do którego można dążyć i firma BMG jest jej laureatem. Tutaj duże wyrazy szacunku i gratulacje dla pana Bogdana Goworowskiego, który kieruje tą firmą nieprzerwanie od samego początku. I niewątpliwie jest to jego zasługa. Moda na SUVy nie mija, jednak nazwanie SUVem dzisiejszego auta testowego będzie chyba krzywdzące. W opisywanym dziś Mercedesie GLS można się poczuć bezpiecznie. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie Mercedes-Benz wykorzystano w wielu dostępnych systemach wspomagania, które rozpoznają złożone sytuacje i wspierają kierowcę zarówno podczas jazdy, jak i w sytuacjach zagrożenia. Uwagę zwraca przede wszystkim przód Mercedesa GLS. To zasługa zaakcentowanych zderzaków przednich z rąbową klatką i charakterystyczną dla SUV-ów osłoną dolną w stylizacji chromowanej, a także maski silnika z atletycznymi wybrzuszeniami. Wysoką jakość podkreślają wąskie, pokryte srebrnym chromowaniem obwódki dużego wyświetlacza multimedialnego, przycisków kierownicy wielofunkcyjnej i elementów obsługowych regulacji siedzeń w drzwiach. Opcjonalne elementy ozdobne AMG z włókna węglowego, pokryte lakierem fortepianowym w kolorze czarnym i wiele możliwości konfiguracji foteli dostosowanych do potrzeb użytkownika. Nasz bohater jako kanclerz Loży Gdańskiej Business Center Club stawia na pewne i funkcjonalne rozwiązania. Panie prezesie, czas w drogę! Można zaobserwować duże zainteresowanie w tej chwili samochodami o dużej mocy. Tak? Czyli wśród moich przyjaciół obserwuję na przykład chęć sięgnięcia po modele AMG na przykład, tak? Konstruowane indywidualnie pod użytkownika, bądź po sięgnięcia po bardzo mocne silniki. Muszę powiedzieć, że ja nie jestem królem szos, jeśli chodzi o nadużywanie prędkości. Jeśli można powiedzieć, to raczej zwolennik diesla niż mocnych motorów benzynowych. Marka samochodu jest wyróżnikiem sukcesu. Zależy od prowadzonej działalności. No, są działalności, w której lepiej utrzymywać się w tak zwanej średniej klasie. No ale są działalności, w którym jest to ewidentna oznaka, czy się komuś powiodło, czy nie. Dla mnie Mercedes zawsze był nie oznaką tego, czy się komuś powiodło, tylko to był dla mnie synonim bezpieczeństwa, dlatego bardzo jestem wierny tej marce. Samochód marki Mercedes pod warunkiem regularnego, autoryzowanego serwisu gwarantuje naprawdę niezawodność. Niezawodność, ale przede wszystkim wygoda i komfort jazdy. Panie Macieju, czy model GLS spełnia kryteria wymagającego przedsiębiorcy? Jest to model, w którym czuję się bardzo wygodnie. On ma dużo miejsca w środku.
doskonałą amortyzację, sprawia poczucie bezpieczeństwa, niesamowity silnik. Bardzo dobrze działa automatyczna skrzynia biegów. Na autostradzie zauważyłem przekładnie numer 9 i 10, także dosyć sporo tych biegów jest. Więcej niż u mnie w ML-u. Jest trochę ruchu w tej chwili, także kilka razy już pole martwego punktu zadziałało, ostrzegło zbliżającym się samochodzie. Jest to rzecz, której naprawdę nie wyobrażam sobie w tej chwili żadnego samochodu bez tej funkcji. Lusterka z polem martwego punktu to rzecz niesamowita. Tak samo jak inteligentny tempomat, który pozwala nam trzymać odległość do poprzedzającego nas samochodu. Wszyscy wiemy, że SUV na polskie drogi to doskonały wybór, ale nie mieliśmy nigdy lepszej okazji, aby zapytać, jak na przykład SUV GLS poradziłby sobie w kraju Basków. Jest to samochód wymarzony na Hiszpanię. W Hiszpanii drogi są o wiele lepsze niż w Polsce. Są to nowe autostrady. Przypomnę, że Hiszpania w momencie, kiedy była beneficjentem programów Unii Europejskiej, wykorzystywała te programy w ponad 100%, przeciętnie w 110%. Każdy ma marzenia. Panie Macieju, jakie są pańskie? S-klasa AMG. On by się mi i przydał, i chciałbym go mieć. Aczkolwiek jestem przekonany, że jest to samochód, który na pewno wzbudzałby nadmierne emocje. Jak jednak realizować swoje marzenia, jeśli jest się młodym przedsiębiorcą? Przydałaby się jakaś wskazówka. Dwie rady. Pierwsza rada, mierz siły na zamiary. Czyli chyba nie od razu najlepszy samochód, ale jak już uznasz, młody przedsiębiorco, że nadszedł ten czas, wtedy ceń swoje życie. A jest przysłowie takie, że dobry, jakościowo towar musi mieć swoją cenę. Jeśli chcesz oszczędzić, to kup dobry, jakościowo towar. Konsul Hiszpanii i wybitny przedsiębiorca. Maciej Dobrzyniecki radził sobie z każdą ilością powierzonych mu zadań i znalazł czas, aby rozwijać swoje pasje. Ponad 10 lat temu założyliśmy z grupą przyjaciół Polską Akademię Gastronomiczną, filię Akademii Gastronomicznej w Paryżu. Tak jak wspominałem, wraz z grupą najbliższych przyjaciół i moją małżonką oceniamy restauracje na terenie Europy i Polski. Dziękuję bardzo. Dojechaliśmy na miejsce. Dziękuję bardzo za możliwość wzięcia udziału w projekcie Test the Best. Dziękuję firmie BMG, Bogdan Gaworowski. Dziękuję Państwu. Następne odcinki Test the Best oglądaj na stronie www.test-d-best.pl. Nie zapomnij subskrybować kanału. Już niebawem kolejny Test the Best.